Program TUS-ów to jest program, który już realizujemy od 2016 roku, ale to ostatnie 2 lata są takim intensywnym, długofalowym wsparciem konkretnych szkół w takim długim procesie pracy z wybranymi uczniami. Uczniami, którzy wykazują, nazwijmy to, jakieś trudności z uczniami, które mają specjalne potrzeby edukacyjne. I my zdecydowaliśmy, że te treningi umiejętności społecznej, które zazwyczaj wykorzystywały pogadankę, jakąś analizę przeżyć, że my wzbogacimy te treningi o taką praktykę związaną ze sztukami wizualnymi, żeby połączyć treningi, w których, mówimy o tym, co to znaczy rywalizacja, co to znaczy współzawodnictwo, co to znaczy praca w grupie, i żeby połączyć te rozmowy z praktyczną, z praktyką, a jednocześnie przekazać bardzo konkretną wiedzę uczniom na temat sztuki współczesnej. Bo sztuka, to już od dawna wiemy, ma działanie terapeutyczne, sam kontakt z materią, sam kontakt z twórczością. A na naszych warsztatach jest to także pole do tego, żeby trenować te ważne umiejętności, jak praca w grupie, współzawodnictwo, czekanie na swoją kolej itd. Scenariusze treningów umiejętności z wykorzystaniem sztuk wizualnych to jest w zasadzie efekt naszej długoletniej pracy. W tej chwili oddaliśmy w ręce nauczycieli i nauczycielek 28 scenariuszy, gdzie krok po kroku będziecie Państwo mogli zobaczyć, czym jest przeprowadzenie takiego warsztatu, gdzie proponujemy w tych warsztatach, w tych treningach użycie, no może takich niecodziennych materiałów, gdzie też proponujemy mówić konkretnie o jakichś wydarzeniach w historii sztuki współczesnej czy o jakichś artystach i artystkach. Znajdziecie tam Państwo praktyczne wskazówki, informacje o tym, gdzie zakupić albo zdobyć materiały potrzebne do realizacji takiego warsztatu i krok po kroku taką receptę trochę na to, jak taki warsztat przeprowadzić. Jest to efekt naszej długoletniej pracy, praktyki, mojej osobiście praktyki w takiej edukacji, która wykorzystuje sztuki wizualne i sztukę współczesną. No i z przyjemnością i z chęcią się z Państwem z tym dzielimy. Równolegle do treningów, które prowadzimy już w tej chwili, to jest 10. szkoła, w której te treningi prowadzimy. Zasada jest taka, że w każdej szkole wchodzimy na okres całego roku szkolnego i mamy bardzo regularne, cotygodniowe zajęcia z uczniami, ponieważ nie da się pewnych rzeczy wypracować incydentalnie, a tylko i wyłącznie w procesie, i to takim długofalowym w procesie. Równolegle do tych treningów, które odbywamy w szkołach, prowadzimy także seminaria dla nauczycieli, które cieszą się ogromnym powodzeniem. My w zasadzie na pierwsze spotkania, które planowaliśmy odbyć w salce 20-30 osobowej, musieliśmy rezerwować sale konferencyjne, ponieważ było tak duże zainteresowanie tymi seminariami. Serdecznie polecam ten podręcznik, te 28 scenariuszy. Jestem współautorką tych scenariuszy i z ręką na sercu mogę powiedzieć, że mogą one być albo taką receptą tego, jak krok po kroku je przeprowadzić, ale na pewno mogą być dla Państwa inspiracją, do czego gorąco zachęcam.